gra. Wyglądasz olśniewająco. No muszę przyznać, że pierwsze na co zwróciłam uwagę, to jest oczywiście twój niezwykły kostium, ale ty jesteś znana z tego, że uwielbiasz bawić się modą, że moda to jest twoja pasja i rozumiem, że dzisiaj ten wieczór to także taka zabawa. Wiesz co, dzisiaj ten wieczór to taka zabawa, dostałam zaproszenie, na zaproszeniu była impreza Halloween, więc troszeczkę do tego się dostosowałam. Zresztą ja ostatnio mówiłam to, że jeżeli jest na zaproszeniu jakiś dress code, ja staram się do tego dress code'u przygotować. Byliśmy ostatnio na imprezie party, dress code był pink, różowy, a połowa gwiazd była ubrana na czarno. Byłam kiedyś na imprezie, gdzie dress code był white dress code. Wyglądało przepięknie, jak wszystkie kobiety miały białe suknie. Wyglądało to lśniewająco, zjawiskowo. Więc dzisiaj się bawimy. Dzisiaj nie miałam czasu na makijaż, więc dzisiaj zagrałam kostiumem z polskiej marki Dirty Town. Czy zdarzyła ci się kiedyś jakaś modowa wpadka? No pewnie, oczywiście każdemu się zdarzają modowe wpadki. Wiesz, to jest nieuniknione u nawet największych fasjonistek, tak mi się wydaje. Ja nieraz sądzę, że jestem fajnie ubrana, a dla ludzi, którzy nie wiem, krytykują modę i zajmują się modą, mówią, że nie, tak? Gdzie ja na przykład mówię, o, świetnie wyglądałam, a ktoś powie, że nie. To jest wszystko, to jest kwestia gustu. Magda, no właśnie, ja muszę ciebie podpytać o to, co dzieje się teraz w twoim życiu, bo wiele portali na twój temat się rozpisuje. Kariera nabrała takiego rozpędu, że myślę, iż sama jesteś w szoku. Czy spodziewałaś się, że tak to się wszystko potoczy? Nie, w życiu się nie spodziewałam, że tak się to u mnie wszystko potoczy, że będę miała takie propozycje i tyle propozycji. Nigdy nie myślałam. Ja to zjadzałam się modą i moim blogiem. To była moja pasja, to była moja miłość. A to, że teraz mogę jeszcze miłość połączyć z biznesem, to jest w ogóle cudowne. I myślę, że będzie coraz lepiej. Mam już propozycje od naprawdę dużych firm, więc no, jestem dobrej myśli i jest co robić w moim życiu teraz. 24 godziny pracuję nieraz. Czy uważasz, że takie inicjatywy i takie pokazy jak Glamour Fashion Night to jest coś, co warto wprowadzać na rynek polski? Myślę, że tak. Wiesz, wydaje mi się, że w ogóle moda łączy różne dziedziny. Ostatnio byłam wczoraj na pokazie 4F, która bardzo potraktowała kolekcję olimpijską modowo. Ranita Sobańska bardzo potraktowała kolekcję pod względem modowym. Sport łączy się z modą, więc wszystko możemy połączyć. Jedzenie możemy połączyć z modą. Wiesz, taka współpraca jak najbardziej pewnie i taki wieczór jak dziś, super inicjatywa. A jak podobała ci się kolekcja? Bo to generalnie taki twój klimat, dosyć drogie, prestiżowe rzeczy na każdą okazję. No wiesz, dosyć drogie, prestiżowe rzeczy. Ja uwielbiam łączyć drogie rzeczy, marki z sieciówkami, kocham sieciówki. Ostatnio nawet zajrzałam dwa razy do second handu, więc wiesz, podobało mi się bardzo. Super, dziękujemy, że zaszczyciłaś nas swoją obecnością i do zobaczenia. Dzięki wielkie.